Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Śniegocki. Zostałem poproszony, żebym się przedstawił w kilku zdaniach, co też z dużą nieśmiałością czynię. Od ponad ćwierć wieku jestem nauczycielem historii w II Liceum imienia generała Zamoyskiego i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Uczę głównie klasy humanistyczne szykujących do egzaminów maturalnych. Myślę, że osiągają bardzo ładne wyniki, co można sobie obejrzeć w rankingach, nie wiem, perspektyw chociażby. Dodatkowo szykuję moich uczniów do olimpiad. W sumie mam olimpijczyków na swoim koncie, że tak brzydko powiem, około 30 finalistów i laureatów olimpiad historycznych ogólnopolskich. No, w tym roku do centralnych finałów dostało się 4, w zeszłym roku miałem 4 laureatów finalistów, także dużo ich jest. Miałem się chwalić, to się chwalę. A kolejna sprawa. Około 20 lat jestem autorem i współautorem podręczników dla wydawnictwa Nowa Era. Piszę dla nich książki, podręczniki, poradniki dla nauczycieli, zeszyty ćwiczeń dla uczniów. Może spotkaliście gdzieś tam w swojej drodze edukacyjnej moje prace, nie wiem, podręcznik do klasy ósmej, chociażby szkoły podstawowej jest Nowej Ery, jest mojego współautorstwa. Kolejna sprawa, od wielu lat jestem także współpracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Dla nich szykuję między innymi testy maturalne, szykuję dla nich testy gimnazjalne, testy ósmoklasisty. Tak więc no, zakładam, że już też na swojej drodze spotkaliście gdzieś tam wyniki mojej prac. Kolejna sprawa, mam zaszczyt także współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jestem współautorem podstaw programowych i chociażby tegorocznych wymagań egzaminacyjnych na ten egzamin tak zwany covidowy, matura 2021, więc to, co było wykreślane, to między innymi było wykreślane przy moim współudziale, więc twierdzę, że ogólnie rzecz biorąc mam jakąś tam wiedzę na temat egzaminów maturalnych. Dodatkowo jestem w sumie fanatykiem historycznej, jestem fanatykiem historii, uwielbiam to od początków mojego życia chyba. Kilka filmików nagrałem tutaj na potrzeby tegoż programu. Myślę, że mogą się Wam przydać przy egzaminie maturalnym. Serdecznie zapraszam do ich oglądania i efektywnej nauki życzę. Powodzenia na egzaminie maturalnym. Trzymajcie się. Do widzenia, do usłyszenia.